Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zapadła ważna dla miasta i mieszkańców decyzja, mianowicie koniec inwestycji świdnickich, decyzja o likwidacji. Czy to oznacza, że nie będzie akwaparku? O tym w naszej rozmowie, a gośćmi są radny SLD Janusz Solecki. Dzień dobry. Radny Prawa i Sprawiedliwości pan Robert Garstecki. Witam serdecznie. Zastępca prezydenta Świdnicy Ireneusz Pałac. Dzień dobry. I pan Rafał Ząbczyk, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Panie Januszu, to był wniosek złożony przez właśnie Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej o likwidacji inwestycji świdnickich, czyli spółki, której jedynym w zasadzie zadaniem była budowa akwaparku. Dlaczego i czy jest pan zadowolony do końca z tego, co się stało dzisiaj? Myślę, że zadowolony nikt nie jest, dlatego że i mieszkańcy, wszyscy radni budowę akwaparku chcieli. Rozdźwięk nastąpił wtedy, kiedy zaczęto forować obiekt o dużej kubaturze, który naszym zdaniem przynosiłby duże straty, nie zarobiłby na siebie, nie tylko nie zarobił, ale przynosił duże straty i dużo by kosztował. I od tej pory zaczął się rozdźwięk. Być może gdyby skorygowano pewne decyzje co do wielkości, dzisiejszej sytuacji by nie było. Proszę zauważyć, pani redaktor, że minęło już trochę czasu od pierwszych decyzji. W Polsce te obiekty są nierentowne. Sytuacja budżetu świdnickiego jest poważna i to po prostu zmusiło nas do zaproponowania tejże uchwały. Ja tylko jedną małą uwagę. To nie był wniosek, ta uchwała tylko klubu SLD, ale radnych z klubu SLD, ale i również radnych z PiS-u. No właśnie, panie Robercie, PiS też się pod tym podpisał. To taka dosyć dziwna koalicja nam się zrobiła przeciwko tej spółce. Pomysłodawcą projektu tej uchwały był Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość. Wspólnie z kolegami z Sojuszu Lewicy Dogmatycznej ten projekt uchwały wprowadziliśmy na porządek obrad, ponieważ wspólnie uważaliśmy, że ta inwestycja, tak ogromna inwestycja, jest ogromnym zagrożeniem dla miasta. My, jak i podobnie jak koledzy z SLD, uznaliśmy, że przez 18 miesięcy brakowało zupełnie transparentności związanej z tą inwestycją. Jest to pewny głos świdniczan poprzez nas jako radnych w demokracji przedstawicielskiej, że nie można wydawać pieniędzy bez akceptacji społeczeństwa, akceptacji świdniczan. To świdniczanie byli fundatorem tej inwestycji i do nich tak naprawdę powinien należeć ostatni głos i oni powinni być na bieżąco informowani. Ta inwestycja, przygotowanie tej inwestycji były obdarte z informacji. Dzisiaj dopiero tak naprawdę 10 dni przed rozstrzygnięciem przetargu. Tak, ale takich spotkań było znacznie więcej. To nie było tak, że tylko teraz. Czy rzeczywiście przez te kilkanaście miesięcy w ogóle panom nie udało się niczego dowiedzieć? Przepraszam panowie, ale tutaj inicjatorzy, którzy zdecydowali tak naprawdę o tym, co się dzisiaj stało, więc czy rzeczywiście tak? nic nie wiadomo było? Dwa lata temu głosowaliśmy nad projektem budowy akwaparku. Nie naszymi głosami. Ja byłem oponentem od początku, jak i cały klub Prawa i Sprawiedliwości, uważając, że nie stać nas, po prostu nie stać nas na budowę tak dużego akwaparku, ale w trakcie tych dwóch lat zmieniło się wszystko. Tak naprawdę głosowaliśmy nad tym, że miasto ma budować akwapark jako bezpośredni inwestor. W tej chwili prezes Wawryniewicz zaproponował zupełnie inną regułę, regułę prywatną publiczną, gdzie element zewnętrzny, prywatny tak naprawdę miał bardzo dużo do powiedzenia, gdzie również należałoby reprezentować jego interesy, nie tylko świdniczan, ale ich interesy. Panie Januszu, czy to jest koniec już dla Świdnic, dla świdniczan marzeń o akwaparku? Bo pan mówił, przepraszam, moment, ale przepraszam, pan mówił o tym, że pan jest za budową akwaparku. Pan to podkreślał kilka razy. Ale nie było nigdy radnego, który był przeciwko budowie. Jeszcze raz powtarzam, rozdźwięk pojawił się wśród radnych wtedy, kiedy zaproponowano bardzo duży obiekt. I to spowodowało, że część radnych nie wyraziła akceptacji na taki obiekt, bo to pociągało za sobą ryzyko dokładania dużych pieniędzy do bieżącego funkcjonowania, jak i dużą kwotę na budowę. Pani redaktor, chciałem jedną rzecz powiedzieć. To prawda, że akurat radni SLD i PiS-u złożyli ten wniosek, ale proszę zauważyć, że zarówno o wprowadzeniu uchwały do porządku obrad, jak i przegłosowanie uchwały nie było żadnych tutaj podziałów politycznych, dlatego że za przyjęciem uchwały był cały klub SLD, cały klub PiS-u, ale również radni klubu Wspólnota Samorządowa, jak i radnych PO, także tu nie było podziałów politycznych. Panie radny, niecały klub
klub Platformy Obywatelskiej, jak i niecały klub Wspólnoty Samorządowej zagłosował przeciwko likwidacji. Pan był akurat przeciw, ale radny, jeden z kolegów się wyłamał. Czy jest tak, że my nie mieliśmy w tym temacie dyscypliny, bo taka też jest polityka w klubie, że nikogo nie, na siłę nie zmuszamy do tego, żeby zagłosował za projektem, jeżeli nie ma co do tego przekonania. Natomiast mówię, ja od początku i w wypowiedziach tutaj, jeszcze wcześniej na komisjach, prosiłem o to, abyśmy poczekali tak naprawdę chwilę czasu do tego 10 grudnia i podejmowali decyzję, mając, że tak powiem, wszystkie argumenty ewentualnie za i przeciw, tak? Bo być może z dużym prawdopodobieństwem, póki co można to stwierdzić, bo nie ma żadnego oferenta, żaden bank się nie zgłosi i nie będzie kredytowania i wtedy w ogóle nie ma takiego tematu. Natomiast podejmowanie tej decyzji dzisiaj świadczy tylko o tym, i to też powiedziałem na sesji, że jest to wniosek typowo polityczny, tak? A ja za wnioskiem typowo politycznym klubu SLD i klubu PiS głosować nie zamierzam. I też był wniosek radnej Grażyny Ciążeńskiej i mieli panowie szansę się do niego przychylić bądź nie, aby tą naszą decyzję właśnie odłożyć na czas, kiedy będziemy mieć wszystkie dane. Polityka wzięła górę, stwierdziliśmy o tym, że nie chcemy już czekać. Daliśmy prezydentowi rekomendację, radni SLD, PiS-u i niektórzy ze wspólnoty i Platformy dali rekomendację, aby spółkę zlikwidować. Ja się z tym nie zgadzam, bo tak jak mówię, chciałbym poczekać do 10 grudnia. Być może moglibyśmy podjąć decyzję o tym, że tą budowę odkładamy o rok, dwa. Natomiast decyzja dzisiaj panów świadczy o tym, że oni tego aquaparku tak naprawdę nie chcą. I sprytne zabiegi, mówienie o tym, że chcemy mniejszego, chcemy basenu, to powiedzcie, że chcecie basenu i wybudujmy basen, a nie aquapark. Panie prezydencie, tak więc na koniec pytanie najważniejsze dla mieszkańców. Koniec marzeń o akwaparku, inwestycje świdnickie do likwidacji i to oznacza, że wszystko, co do tej pory się wydarzyło, jest po prostu anulowane i nie dzieje się dalej nic? To pokaże przyszłość, ale ja zwrócę uwagę na wielką niekonsekwencję w tym, co słyszymy. Ale na ten moment, czy ta inwestycja w tym momencie? Można powiedzieć tak, nie, bo to jest bardziej skomplikowane. Otóż chodzi o to po prostu, że podstawowe uzasadnienie, które także w projekcie uchwały zostało zawarte, brzmiące w ten sposób, że rozwiązujemy spółkę, bo nie spełniła swojego zadania, jest po prostu czystą demagogią, ponieważ z takim wnioskiem można było wystąpić pół roku temu, rok temu. Dzisiaj, przed 10 grudnia, kiedy może się okazać, że wszystkie atuty mamy w ręku, żeby obiekt realizować, na wszelki wypadek podstawia się nogę, żeby nie dobiec do mety. To jest pierwsza uwaga. Druga, co do przyszłości. Można teraz, żeby dobrze wypaść, opowiadać mieszkańcom przed kamerą, że ta decyzja to zbudujmy inny kiedyś. Tak naprawdę podcinamy gałąź, na której siedzieliśmy. Bo proszę Państwa, jest tak. Jeśli są w mieście inwestycje, które się komuś nie podobają, to nie jest powód, żeby zgłaszać wniosek, żeby nic nie budować. I jak się komuś nie podoba na przykład, nie wiem, prezydent miasta, to nie jest wniosek, żeby Świdnicę przyłączać do innej gminy. Mówię o tym dlatego przez taką analogię, bo konsekwencje decyzji, którą podjęto, właśnie są takie. Miasto Świdnica ze względu na wskaźniki, które minister Rostowski narzucił, nie ma żadnej możliwości zaciągnąć kredytu na przykład 50 czy nawet 25 czy 15 milionowego, tylko mogła realizować inwestycje jakąkolwiek znaczącą poprzez spółkę. Jeśli dzisiaj się przeprowadza decyzję, bo można było zablokować budowę akwaparku w inny sposób. Można było na przykład anulować uchwałę, w której udzielono poręczenia spółce, tak? Natomiast spółka mogła funkcjonować, mógł być taki czy inny obiekt dalej przez nią budowany. Jeśli się podejmuje decyzję, że zabijamy jedyną możliwość, jaka istnieje realnie, żeby ambitne inwestycje przez najbliższe lata w Świdnicy były realizowane, to jest po prostu działanie z premedytacją i w tym sensie uważam, że rację ma tutaj Rafał, mówiąc, że jest to wniosek o charakterze politycznym. Panie prezydencie, ale dla mieszkańców jasna odpowiedź.
likwidacja inwestycji świdnickich, czy to oznacza, że wszystko, co do tej pory się działo w sprawie akwaparku, także ten przetarg, który ma być 10, to jest anulowane, to się to, nie dzieje? To jest absolutnie pewne, że przy takiej uchwale nie, spółka nie zawrze umowy ani na finansowanie, ani na wykonawstwo. Natomiast nawet gdyby dzisiaj nie odwoływać przetargu, no to w sytuacji, kiedy banki, z którymi były prowadzone rozmowy, zgłaszały gotowość przedstawienia oferty, to po uchwale o likwidacji spółki, no przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie proponował udzielenia kredytu spółce, która za chwilę nie będzie istniała. No to jest przecież oczywiste dla każdego, kto ma odrobinę rozsądku w głowie. Panowie, wy wierzycie, że w ogóle w takiej sytuacji jest jeszcze szansa? Pan prezydent twierdzi, że nie, już żadnej szansy Świdnica na akwapark nie będzie miała. Pani redaktor, może tak zadajmy pytanie. Dlaczego panowie się upieraliście przy tak ogromnym obiekcie? Gdyby ten obiekt był mniejszy, to już by pewnie stał. Jeszcze po drodze dostalibyśmy dotację z Unii w 2009 roku. To, wie pani, to są takie dywagacje. Panie Janusz, ale czy mógłby pan odpowiedzieć na moje pytanie? Czy widzi pan, szansę w świetle tego, co powiedział pan wiceprezydent, że akwapark będzie? Ja pani powiem jak. Pani redaktor, jeżeli spółka miała być instrumentem, żeby ominąć wskaźniki zadłużenia, to w porządku. Ale ja rozumiem, że jeżeli chcemy realizować jakąś inwestycję, powiedzmy w tym układzie, że szukamy inwestora jakiegoś strategicznego, czy w ogóle w tym partnerstwie publiczno-prywatnym, to ja rozumiem, że kogoś takiego znajdujemy, dogadujemy, co kto wnosi do tego przedsięwzięcia, co z tego będzie miało, następnie zawiązujemy spółkę. A proszę zobaczyć, jak tu wygląda. Najpierw obsadzono stołek prezesa, prawda, kolegą prezydenta, który do dzisiaj przejadł 500 tysięcy złotych i teraz mówimy, szukamy partnera. No chyba to nie w takiej kolejności. Ja dam przykład. Jeżeli pani by szukała kogoś do wspólnego biznesu, najpierw by musiała pani znaleźć partnera, a dopiero potem byście się zastanawiali, jaką umową się związać, a nie odwrotnie. Panie Robercie, pan wierzy w to, że akwapark w Świdnicy powstanie? Kiedyś? No, tak, kiedy? Ten pesymizm pana prezydenta wynika z tego, że wierzy, że 21 grudnia będzie koniec świata. Wszystko przed nami tak naprawdę. Dzisiaj się nic nie kończy. Jest to głos tego, że nie stać nas na taki duży akwapark. Podobnie jak klub, reprezentuję z kolegę, tak klub Prawa i Sprawiedliwości zgadza się na akwapark, jest potrzebny, ale akwapark, który maksymalnie wyniesie 37 milionów złotych, bo taki ciężar jesteśmy w stanie udźwignąć. Czyli pan uważa, że będzie, tak? Przepraszam bardzo, panie prezydencie. Pana zdaniem, czy jest szansa całkiem... Ja nie wiem, skąd pan radny mierzy przekonanie, że na 37,5 miliona to nas stać. No ja nie wiem. Panie prezydencie... Argumenty, które usłyszeliśmy o tym właśnie koledze, który ma taki apetyt, że za 0,5 miliona, 2 lata przejadł, no to właśnie jest potwierdzenie tezy, którą... Panowie, czy wy uważacie, że w Świdnicy powstanie akwapark? Nie, ja sądzę, że po tej próbie chyba temat trzeba odłożyć. Oczywiście może do lepszej koniunktury, bo ja też nie twierdzę, że okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na racjonalność decyzji w tej chwili. Panie radny. Ja żałuję, że my nie poczekaliśmy, nie odłożyliśmy, jeżeli nawet mieliśmy argumenty, że w tej chwili... Ale czy pan wierzy? Pytanie jest proste. Czy pan wierzy w to, że będzie akwapark? Ja wierzę, jeżeli koledzy z SLD i PiS-u nie będą przeszkadzać, to mieszkańcy kiedyś się w końcu w akwaparku wykąpią. Bardzo dziękuję za rozmowę.